Chciałem podziękować przede wszystkim organizatorom za zorganizowanie tej konferencji, panu Witoldowi Rosowskiemu za bardzo miłe słowa, które usłyszeliśmy w imieniu rządu. Chciałem za to podziękować. Z panem Witoldem już miałem przyjemność, to nie jest moje pierwsze spotkanie, dzisiaj miałem przyjemność współpracować w Nowym Jorku, kiedy pełniłem tam funkcję zastępcy konsula generalnego. Natomiast, no, szanowni państwo, klasyk dyplomacji kiedyś powiedział, że 60% dyplomacji robi się we własnym kraju. No i można powiedzieć, że ta konferencja należy do tych 60%. Nazwa mojego departamentu jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Pan Świrski wprawdzie usłyszał to zdanie już przedwczoraj, ale ja powtórzę jeszcze, że no, chciałem zanalizować tą nazwę troszkę, współpracy przede wszystkim, nie opieki nad Polonią, nie patronatu nad Polonią, tylko współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dlaczego też rozróżniamy w nazwie Polonię i Polaków za granicą, to jest też oczywiste, tak? Także emigracja wojenna w Wielkiej Brytanii byłaby bardzo obrażona, gdyby się ją nazywała Polonią. To byli Polacy, którzy nigdy Polakami być nie przestali. Wielu z nich, wiadomo, nie przyjmowało paszportów krajów, w których mieszkali, bo dla nich ważne było to, że mają tylko paszport polski. Także to nastawienie na współpracę w działaniach mojego departamentu jest tak bardzo ważne. A współpraca to znaczy też, że bardzo dla nas ważne jest wsłuchiwanie się w głos Polonii i Polaków, że mamy tutaj funkcję służebną, że odpowiadamy, staramy się odpowiadać na realne zapotrzebowanie i działać tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne. No i z tych obszarów, gdzie jest to bardzo potrzebne, to tak jak pani dyrektor mówiła, jest to przede wszystkim dyplomacja historyczna i poprawa wizerunku Polski. Tutaj nie będę za bardzo powtarzał tego, co pani dyrektor mówiła, natomiast w tej sferze, podkreślę tylko, że w tej sferze dyplomacji historycznej dostrzegamy ogromny potencjał współpracy. Ja pracując w Nowym Jorku miałem zawsze ogromne wsparcie właśnie w Polakach, którzy dbali o to, żeby na przykład w mediach amerykańskich nie pojawiały się niesprawiedliwie wobec Polski i Polaków sformułowania. To tutaj szczególną zasługę akurat tam pan Stefan Komar na przykład, to jest, nie wiem, czy pewnie część państwa go zna, dokładnie zastępca komendanta posterunku policji na Greenpointzie, zresztą w połowie Węgier, w połowie Polak, a również, nie wiem, czy nie ma trzech połów, ale również Amerykanin, bo urodzony i wychowany w Ameryce. Natomiast on rzeczywiście zawsze, jak się coś takiego pojawiało, zaraz dawał nam sygnał, pisał wyjaśnienia i my wtedy też swoimi kanałami mogliśmy podejmować interwencje, reagować. Także również, no, kwestia współpracy z Polonią w realizacji ogólnie rozumianej polskiej racji stanu. Tutaj też jesteśmy w tak dobrym położeniu, że akurat Polonia i Polacy za granicą bardzo doskonale wiedzą i znają, co to jest polska racja stanu i no, współdziałają razem i sami ją realizują. Natomiast naszym takim narzędziem w kontaktach z Polonią to są polonijne rady konsultacyjne działające przy polskich placówkach za granicą. Bardzo się cieszymy, że została też reaktywowana Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu, o której pan dyrektor będzie mówił. Natomiast też właśnie przy placówkach zagranicznych takie Polonijne Rady Konsultacyjne, no mniej więcej od 2013 roku działają, no i też, no ja jestem dyrektorem od 3 miesięcy dopiero, czyli bardzo na nowo, natomiast widzę w tym bardzo ważne narzędzie właśnie kontaktów z Polonią i na pewno będziemy sposób działania tych rad polepszać i te rady rozwijać. Również tutaj pani dyrektor o tym wspomniała, żeby prowadzić ten dialog, istnieje ten zespół zadaniowy do spraw wykorzystania potencjału Polonii i Polaków za granicą w promocji Polski. On działa w ramach międzyresortowego zespołu do spraw promocji Polski
za granicą. Ostatnie spotkanie tego zespołu było w zeszły piątek, także ten zespół też ma za zadanie właśnie wykorzystywanie potencjału Polonii w zakresie promocji polskiej historii i kultury, też rekomendowanie działań na rzecz obrony dobrego imienia Polski. No i całość tych spraw polonijnych, czy polityki polonijnej rządu jest zebrana w rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-2020. W tym dokumencie za najbardziej efektywną płaszczyznę współpracy uznaje się współdziałanie w utrwalaniu rzetelnego wizerunku Polski na świecie. Cieszymy się, że Polonia i Polacy za granicą mogą i chcą wspierać działania rządu niemal we wszystkich obszarach związanych z kształtowaniem wizerunku Polski i Polaków. No i w tym kontekście należy wskazać głównie na dyplomację właśnie publiczną, kulturalną, dyplomację językową, historyczną, ekonomiczną oraz samorządową. I do zadań szczególnego zaangażowania polonijnego zaliczyć powinno się nauczanie i promowanie języka polskiego, kultury polskiej, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz promowanie dziedzictwa, polskiego dziedzictwa kulturowego. Tutaj chciałbym się też chwilę zatrzymać, promowanie języka polskiego i kultury polskiej. Szczerze powiedziawszy, z tych moich doświadczeń współpracy z Polonią i tak jak ja byłem w Nowym Jorku, jeżdżę teraz bardzo dużo po świecie, to tak naprawdę trzonem Polonii są polskie parafie i szkoły dokształcające. Gdyby nie było polskich parafii i polskich szkół dokształcających, to praktycznie infrastruktura polonijna jest ograniczona do nielicznych podmiotów. Także polskie parafie, tutaj tego tematu pewnie nie trzeba za bardzo rozwijać. Wiem, jakie to jest ważne, Kościół katolicki bardzo elastycznie reaguje tam, gdzie są te potrzeby, więc to jest dziedzina. Natomiast jeżeli chodzi o szkolnictwo polonijne, to jest, szanowni państwo, jedna z dziedzin, która się bardzo szybko rozwija. Powstają nowe szkoły, te szkoły, które istnieją, mają coraz więcej uczniów i to w tempie bardzo szybkim. Ja to bardzo dobrze widziałem w Stanach Zjednoczonych, podobnie słyszałem, sytuacja wygląda w Kanadzie, również w krajach nowej emigracji zarobkowej, to jest bardzo duży temat. Czasami tutaj jest pewne napięcie, tak jak w Niemczech, czy uczyć polskiego i polskiej kultury w ramach szkół dokształcających, czy w ramach miejscowego systemu edukacji, czy uczyć polski jako język ojczysty, czy polski jako język obcy. No tu jest ileś dylematów, ileś odpowiedzi na te dylematy. Natomiast MSZ we współpracy z innymi resortami wypracowuje właśnie strategię oświaty polonijnej za granicą. No i to jest bardzo ważne, bo tutaj jest zaangażowanych bardzo dużo podmiotów. A wiadomo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tylko jednym trybikiem takim. No pewnie akurat my jesteśmy powołani do tego, żeby tą dziedzinę koordynować, natomiast oczywiście tutaj jest duża rola również Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ-cie, Departamentów Terytorialnych w MSZ-cie, ale też Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz właśnie Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym dużych organizacji jak Wspólnota Polska, Wolność i Demokracja, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz oczywiście władza ustawodawcza, czyli Sejm i Senat. Także wszystkie te instytucje mają dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o działalność polonijną i o oświatę polonijną, nauczanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. I teraz jest ogromnym wyzwaniem, żeby to wielość podmiotów, wielość pozytywnych działań skoordynować i żeby te działania się wzajemnie wspierały. No i kolejna rzecz, no mówiłem już o tej racji stanu. Mamy kilka w przeszłości bardzo pozytywnych przykładów, chociażby przystąpienie Polski do NATO. Rola Polonii wtedy była kluczowa, świetnie się zorganizowała. No teraz w wielu państwach, szczególnie tych anglosaskich, gdzie ten lobbying jest najlepiej widziany i najskuteczniejszy, no cały czas szukamy możliwości politycznego aktywizowania Polonii. To jest często też trudny temat, bo niestety często nasi rodacy, trzeba to powiedzieć, niechętnie angażują się w życie polityczne krajów, gdzie mieszkają. Natomiast no to
szczególnie też w Ameryce jedna z kongreswoman pochodzenia polskiego skarżyła się, no ale słuchajcie, Polacy nie głosują, nie? Ja naprawdę bym bardzo chciała parę polskich postulatów realizować, ale ja muszę być wybrana na nową kadencję i po prostu ci, którzy na mnie głosują, ci mają dużo do powiedzenia, no więc tu jest kwestia zachęcania Polaków, żeby się zaangażowali. To też nie chodzi tylko o działanie na rzecz polskich interesów, ale na rzecz urządzania swojego otoczenia no, w taki sposób, żeby no, po prostu działanie na rzecz dobra wspólnego, dobra publicznego, a to dobro wspólne dla Polaka mieszkającego w Irlandii, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych jest również, żeby jego własne hrabstwo było urządzone dobrze. Także tutaj, jak mówię, ta aktywizacja Polaków, akcje jesteś u siebie, zagłosuj, są dla nas bardzo, bardzo ważne. No i tutaj, szanowni państwo, już też wspominałem, że no i to, jak słyszałem, było wczoraj trochę o tym mowy, jest bardzo dużo podmiotów właśnie teraz współdziałających z Polonią, ale to dobrze, bo naprawdę, tak jak też pan Witold Rosowski mówił, jest teraz te, można powiedzieć, 5 minut, miejmy nadzieję, że to będzie dużo więcej niż 5 minut Polonii, kiedy naprawdę o Polonii się mówi, ranga tematyki polonijnej wzrasta i to we wszystkich instytucjach państwowych. To jest istotne, to nawet można powiedzieć ten przykład, no przez długi czas od 89 roku albo nie było w ogóle Departamentu Współpracy z Polonią, to był wydział w Departamencie Konsularnym, albo była to instytucja niewielka. Teraz mamy około 33 osób, także wzrost tam z tych 7-8 etatów do 33. To ma znaczenie, ale jako dyrektor też mogę powiedzieć, że nie jest o to, żeby poszerzać, nie wiem, sferę mojej władzy, że mam, nie wiem, więcej etatów, więcej ludzi, tylko po prostu zależy mi na tym, żeby każda z tych 33 osób ciężko pracowała, bo żniwo jest wielkie, no, a tych robotników cały czas niewiele. No ale tutaj trzeba właśnie rzeczywiście patrzeć, no tam gdzie są ludzie, tam gdzie są pieniądze, tam można więcej rzeczy zrobić. Tutaj jest też kolejny temat finansowy. Jak państwo wiedzą, te duże środki finansowe przeszły do Senatu. Natomiast cały czas w MSZ-cie na chwilę obecną zostaje około na przyszły rok 21 milionów złotych. I to są środki, które będą dystrybuowane przez placówki zagraniczne. I no, a propos tych środków, też może jeszcze dwa słowa. No, że 21 milionów, wydaje się, że to duża suma, no, natomiast jak podzielimy na 20 milionów Polaków, to te środki już takie duże nie są. W praktyce przeciętna wysokość grantu, jaki jest w stanie dać placówka, no to jest no, do 5 tysięcy, tam nie wiem, dolarów, euro. To no, w uzasadnionych wypadkach więcej, ale tak mówię, przeciętna jest taka liczba. Dlatego my też zachęcamy w wielu momentach, żeby organizacje polskie korzystały z pieniędzy dostępnych na miejscu. W dużych metropoliach, nie wiem, Londyn, Berlin, Dublin, Nowy Jork, Toronto, jest bardzo dużo lokalnych środków na, nie wiem, oni to nazywają diversity, na różnorodność, na tożsamość etniczną. To są czasami środki, które wielokrotnie przekraczają to, co może dać polski podatnik, no bo te państwa są dużo bogatsze. Także staramy się również w tych miejscach, gdzie ma to sens i będziemy się starali przeprowadzać środki z pozyskiwania funduszy na miejscu. No i to gdzieniegdzie dobrze działa. No jest taki przykład Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku na przykład, który ostatnio dostał całkiem spory grant z miasta Nowy Jork. Nie, to jest wielokrotnie większy niż ten, który byliśmy w stanie dać ze środków konsularnych. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi już o te pieniądze, które my dajemy jako MSZ, czy które przydzielamy, no tu jest zawsze też napięcie, jak bardzo dawać, jak bardzo sprawozdawczość i dokumentację, jak bardzo na to stawiać, no bo tu jest zawsze tak, że im dokładniejsza sprawozdawczość, tym mamy większą pewność, że te pieniądze naprawdę zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem.
Z kolei im większa sprawozdawczość, tym więcej roboty muszą organizacje polonijne włożyć, żeby ten grant otrzymać i rozliczyć. No i tutaj musimy się gdzieś znaleźć w jakimś środku, żeby nie komplikować życia, a jednocześnie mieć pewność, że te pieniądze na pewno zostaną wydane rzetelnie i rzetelnie rozliczone. Także no mimo wszystko teraz jest to mniej więcej jedna strona arkusza w Excelu. Nie chcemy za dużo tekstu. Tam ta część specyfikacji wydatków jest dość dokładna, ale to jest dla nas konieczne. No i niestety z obowiązku udokumentowania tych wydatków nie jesteśmy w stanie odstąpić. Także no tak to wygląda, aczkolwiek tak jak już też wcześniej mówiłem, bardzo wsłuchujemy się w głos organizacji polonijnych i jeżeli, nie wiem, mamy konkretne uzasadnione argumenty, że jakaś część jest zbyt skomplikowana, że utrudnia realnie pozyskiwanie tych środków, no to wiadomo, będziemy podejmowali odpowiednie działania. Mówiliśmy bardzo dużo o Zachodzie, natomiast chciałbym jeszcze też powiedzieć parę słów o naszych rodakach na Wschodzie. No, tutaj nasze moralne zobowiązania są szczególne, no i ten tragiczny los, który spotkał naszych rodaków na rubieżach I i II Rzeczypospolitej, no my cały czas mamy świadomość tego, że to nie jest zobowiązanie, nie wiem, jakieś urzędnicze, tylko po prostu zobowiązanie moralne. My, no tutaj pracując tam, nie można właśnie o tym zapominać. Także tutaj staramy się wyjść też z pewnymi konkretnymi rozwiązaniami. Jednym z takich rozwiązań jest ustawa o repatriacji, no, która nie na papierze, a w sposób realny umożliwi wywiązywanie się z Polski z zobowiązań wobec tych, którym ojczyzna została odebrana siłą. No i niezwykle ważne w tym względzie są także zmiany dokonane w ustawie o karcie Polaka, które osobom deklarującym oraz wykazującym przynależność do narodu polskiego oraz posiadającym polskie korzenie znacznie ułatwią osiedlanie się w Polsce, integrację z krajem przodków oraz uzyskanie polskiego obywatelstwa. Naprzeciw oczekiwaniom naszych rodaków na wschodzie wchodzą w życie nowe regulacje prawne. Posiadacze karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu w Polsce za darmo, a także zwolnieni będą z opłat konsularnych za rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Osoby, które na podstawie posiadanej karty Polaka otrzymają prawo do osiedlania się na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. Członkowie rodziny posiadacza karty Polaka otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawiał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego. Ponadto posiadacze karty Polaka i ich rodziny otrzymają wsparcie finansowe. Także, szanowni państwo, to jest duża rzecz, szczególnie w sytuacji, kiedy na wschodzie ta sytuacja się coraz bardziej komplikuje. Mówię tu szczególnie o Ukrainie. Naprawdę to zapotrzebowanie na karty Polaka jest olbrzymie. Można też tylko wspomnieć, że na przykład studenci z Ukrainy, jeżeli mają kartę Polaka, studiują w Polsce bezpłatnie. Obywatele ukraińscy, którzy nie mają karty Polaka, muszą za te studia płacić, więc chociażby dla wielu młodych ludzi otrzymanie karty Polaka jest po prostu szansą na studia, na lepszą przyszłość. Także nasze placówki są wręcz szturmowane teraz, jeżeli chodzi właśnie o karty Polaka. No i to jest dla nas duże wyzwanie, żeby te karty Polaka wystawiać szybko, sprawnie, no bo wiemy, że to jest bardzo ważne, no i jednocześnie uniknąć nadużyć. Tutaj dochodzimy też do takiego jednego momentu, że osiągnęliśmy chyba tych szczęśliwych czasów, że generalnie opłaca się być Polakiem, a że do jakiegoś, jeszcze przecież do niedawna, polskość była związana z pewnym brzemieniem. No, na wschodzie wiadomo, w krajach Związku Sowieckiego, w Związku Sowieckim zadeklarowanie za bycie Polakiem groziła w niektórych okresach po prostu kula w głowę albo długoletni łagier. No a później za czasów już tego prześnego chruszczowowskiego, breżniewowskiego komunizmu, czasami represje w miejscu pracy i tak dalej.
Na zachodzie z kolei, w Ameryce, wszyscy pamiętamy o Polish jokes, w Wielkiej Brytanii po wojnie, przecież ta emigracja też często wojenna nie spotkała się z miłym przyjęciem. No więc no bycie Polakiem wymagało ogromnej też determinacji, a przywiązanie do ojczyzny, dużej świadomości narodowej. Teraz wiadomo, że ta część moralnego zobowiązania jest bardzo istotna, bo ona motywuje ludzi do pracy, ale takim moim prywatnym zdaniem uważam, że dobrze już teraz jest, że bycie Polakiem równie się opłaca po prostu. Daje to, że na przykład mówi się po polsku, a że jest się dwujęzycznym, daje duże szanse, żeby dostać lepszą pracę. To jak byłem w Nowym Jorku, parę razy nawet spotykałem się, jak nieraz publicznie na jakichś wydarzeniach, dzieci mówiące wyłącznie po angielsku mówiły: mamo, dlaczego nie nauczyłaś mnie języka polskiego? Mamo, dlaczego? Bo przez to, że nie umiem po polsku, to ominęła mnie szansa na ciekawy rozwój osobisty i zawodowy, na otrzymanie pracy w Polsce. No więc teraz to nauczanie języka polskiego, chociażby ten fakt bycia również wychowywanym w polskiej kulturze, jest dla ludzi najzwyczajniej korzystny i dobrze. No i niech tak będzie, niech również ten czynnik motywacyjny na to wpływa. No bo dla wielu rodziców jest to również jakiś dodatkowy element, żeby włożyć ten wysiłek, wsiąść w samochód w sobotę rano i zawieźć to dziecko do polskiej szkoły i później je odebrać po kilku godzinach. Także teraz ileś tych elementów polskości się wzmacnia. Szanowni Państwo, w tym może miejscu bym się zatrzymał, ale będę bardzo wdzięczny za jakieś pytania, komentarze i również za rozmowy później w kuluarach, bo tak jak mówię, głos Państwa jest naprawdę bardzo dla nas ważny. Dziękuję.